Podobna sytuacja, projekt uchwały, propozycja do rządu z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia WZ-ki dla zamierzenia warunków zamknięcia, dla zamierzenia inwestycyjnego poza budowa budynku handlowo-usługowego przy ulicy Komandosów w Krakowie. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynków handlowo-usługowego na części działki nr 137 łamane przez 3 11 podwórze wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 137 przez 3, 137 przez 34, 137 przez 37, przez 37, tak. 137 przez 5, 225 przez 3, obrębia wyżej przy ulicy Komandosów w Krakowie w związku z cisłem Wydziału Architektury Urbanistyki Łanika z dnia 5 kwietnia 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Opiniuje się negatywnie po przeprowadzonej wizji w terenie. Teren wskazany przez inwestora jest zadrzewiony. Inwestor nie konsultował swojego zamierzenia samorządowym przedszkole numer 122 127, przepraszam, będącym trwałym użytkownikiem działki przy ulicy Komandosów 13. Dyrekcja przedszkola zaopiniowała negatywnie budowę pawilonu handlowego w miejscu wskazanym przez inwestora. Przepraszam, nie ja czytałem, więc mogę. Dziękuję. Sytuacja podobna jak w poprzedniej uchwale. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę o podniesienie ręki. Dzisiaj można zapytać słuchać. Pan dyrektor był przedstawicielem Wydziału Środowiska i jak gdyby po tej, no i z terenu też wydają negatywną opinię, więc to jest taka świeża, świeża informacja, ale jak gdyby w tym miejscu nie, ale jakby było gdzieś bardziej na południe, jest taki teren, tam dyrekcja bardziej wskazuje możliwość jakby w ogóle pawilonu zainstalowania takiego pawilonu, że nie jesteśmy trochę nie w ogóle, tylko nie w tym miejscu. Proszę? Ja może wyprawę jakoś. Bardziej na właśnie. Dokładnie, tak. To jest w tym miejscu, co zawód, z kolei tutaj jest miejsce, tutaj jest też idealne z tych względów handlowych na pozostawienie takiego małego pawilonu. Będzie 25 metrów. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Rozumiem, że nie jest to trwała budowla, tylko taki kontener, tak? Już rozmawialiśmy. Taki jak jest teraz przy klubie wodowym zreklamowane, myślę. Takie przenośne po prostu. No przenośne, ale nie trwało związane z budową. Przenośne na stałe. Przenośne na stałe. No wiadomo, ale przenośne na konstrukcję. Dobrze. Czy jeszcze ktoś? Nie widzę chętnie za tym potem podgłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 1, 8. Dziękuję bardzo. Podjęła się